witam gorąco na moim kanale, jak zawsze zresztą. Chciałem dzisiaj ograć Fallouta 4. Przed odpaleniem, z tego co kojarzę, twórcy się zarzekali, znaczy twórcy Microsoft, że coś tam ulepszyli to. Czyli zwiększyli liczbę klatek. Zwiększyli liczbę klatek na sekundę, może to zmniejszyć rozdzielczość. Teraz pytanie. Czy producent gry też odblokował, czy to tylko Microsoft odblokował? Kurde, to jest dylemat. Dobra, spróbujemy tak. Grę mam na dysku zewnętrznym. Przy okazji zobaczę, czy jak się wgrywa. Dysk mam jakby na USB 3.0, jest to dysk SSD. Zobaczymy, czy ma wpływ to na wczytywanie. Bardzo. Nowa gra. A, zobaczmy może na początek jakieś ustawienia. Wibracje włączę, bo mi przeszkadzają na ogół. Ekran, celownik, dialogi. To chyba nie ma co zmieniać. Dźwięk. Muzyka może cisza i co? Efekty, kroki. Radio niech będzie tak. To lecimy z nową grą, zobaczmy jak to wygląda. Grałem to na premierę na PlayStation 4 Pro. Na Xboxie jeszcze nie grałem. Zastanawiam się, czy napisy dodałem, żeby się wyświetlały. War. War never changes. In the year 1945, my great-great-grandfather, serving in the army, wondered when he'd get to go home to his wife and the son he'd never seen. He got his wish when the U.S. ended World War II by dropping atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki. The world awaited Armageddon. Instead, something miraculous happened. We began to use atomic energy not as a weapon, but as a nearly limitless source of power. People enjoyed luxuries once thought the realm of science fiction. Domestic robots, fusion-powered cars, portable computers. But then, in the 21st century, people awoke from the American dream. Years of consumption led to shortages of every major resource. The entire world unraveled. Peace became a distant memory. It is now the year 2077. We stand on the brink of total war. And I am afraid. For myself,
infant son. Because if my time in the army taught me one thing, it's that war never changes. Filmiki to nie potrafią robić. I co napis został po filmiku? War never changes. You're gonna knock him dead at the Veterans Hall tonight, hun. You think? Absolutely. Now get ready and stop hogging the mirror. Right. Hey, my turn, big guy. Tradycyjnie, jak mogę, to gram kobitką. Nie wiem czemu, ale jakoś tak mam. Tylko Helga. Właśnie, to będzie Helga czy Zocha? No to jest... Tak. Tworzenie postaci jest najważniejszą rzeczą, jeszcze się tyłkiem odwracaj. Kobieto. Cóż ja tu mogę zrobić? Twarz. W twarz? W twarz? Kuźwa, to tak się zmieniało, już nie pamiętam. Matko Bosko. Da się to oddalić jakoś? Kuźwa, takie kucyki to by mnie... Ten. Dobra, niech będzie ciężka noc. Boże, co ja mam tu zmienić jeszcze? Nie no, dobra. Nie będę się wygłupiał. Tylko chciałem jeszcze kolor zmienić. Nie da się? A, jest. Dobra. Heban. Ja to nie rozróżniam tylu kolorów. I have the best hairdresser, I swear. Ja. Dodatki. Co to są dodatki? Makijaż, piegi, o Jezu. Dobra. Walić to. Co za dużo, to niezdrowo. Czyli tak, to mamy. Gotowe. Nie wiem, czy czuję te 60 klatek. Miasteczko. Tu będzie nasz dzieciak, z tego co pamiętam. Taki trochę... z inną karnacją, to pewnie ten. Dziecko, syn, to chyba syn będzie. Listonosza. Ah, good morning, mum. Your coffin. 173.5 degree Fahrenheit. Zastanawiam się, czy się napisy da powiększyć. Napisy dialogowe tego. Nie da się? Serio? Nie da się. Trudno. Grognak the Barbarian and the Jungle of the Bat Babies. Telewizja. Latarnia morska. To trochę ten, latarnia to. Z tego horroru. Krąg czy coś. Mi się przypomina. Co ja to mam robić? Hey, hun. Can't believe it's almost Halloween. Need to finish making Sean's costume. Oh, sounds like someone made a stick. Idę do Shauna. I know we were nervous at first, but I'm
glad we got Codsworth. Enjoy your coffee, Mum. Tak w sumie mi się skojarzyło teraz, że no raczej ta gra nie ma patcha pod nowe konsole wypuszczonego przez producenta, bo by gra mi się nie uruchomiła na dysku zewnętrznym, by wymusiła instalację na dysku wewnętrznym konsoli, więc jedyne usprawnienie do tej gry to jest takie, że sam Microsoft chyba te 60 klatek odblokował. Niech przychodzi ten pajac jakiś. O, jest. Good morning. Vault-Tec calling. Ja. Dzień dobry. Good morning. Isn't it? Just look at that sky out there. You can't begin to know how happy I am to finally speak with you. I've been trying for days. It's a matter of utmost urgency, I assure you. I te odpowiedzi, które są mało ważne. Then I'm glad I opened the door. Oh, me too. You have no idea. Now I know you're a busy woman, so I won't take up much of your time. Time being a precious commodity. I'm here today to tell you that because of your family service to our country, you have been pre-selected for entrance into the local vault. Vault 111. Sounds great. Oh, it is. Believe you me. Now, you're already cleared for entrance in the unforeseen event of total atomic annihilation. I just need to verify some information. That's all. Okej. Okay. Sarkazm nie tak. Sure. Let's do it. Splendid. Splendid. Now, let's see. Imię. Nie zrobiłem z niej mięśniaczki, to będzie Zocha w takim wypadku. Jakby była wygląda jakby na pakernie chodziła, to by była Helga, a tak będzie Zocha. Okej, siła by się przydała, tak. Szczęście, tak. Będziemy jechać w inteligencję, myślę. Gadki, zaraz. Mi się pokończy. Percepcja. Wytrzymał. Chyba za dużo bym chciał. Zwinność. Może tak. Wytrzymałość. Percepcja. Zastanawiam się, czy tutaj dużo się będzie korzystało z tego Watsa. Bo akurat w tej grze, z tego co pamiętam, bardziej się opłacało strzelać jak w gierkach typu Doom. Ja też się lubiłem skradać. Dobra, będzie dziwnie. Wonderful. That's everything. Just gonna walk this over to the vault. Congratulations on being prepared for the future. Thanks again. Hey, it's peace of mind. That's worth a little paperwork, right? For you and Sean, no price is too high. Good answer. I have my moments.
Sean has been changed, but he absolutely refuses to calm down. I think he needs some of that. Dobra, przesuń się, ojciec. Go ahead, honey. I'll be there in a second to help, okay? Pewnie. Nie da się drzwi zamknąć. Szalnie. My boy isn't giving his mother any trouble, is he? Hey, I fixed that mobile on his crib the other day. Why don't you give it a spin? No, kręciłem przed chwilą. Szkoda, że tutaj nie ma tych bomb atomowych jako zabawek. Well, most of the time anyway. Listen, after breakfast, I was thinking we could head to the park for a bit. Weather should hold up. Yeah, sounds like fun. Sir, Mom, you should come and see this. Codsworth, what's wrong? Bombka. Followed by, yes, followed by flashes, blinding flashes, sounds of explosions. We're trying to get confirmation. We seem to have lost contact with our affiliate stations. We do have coming in. That's confirmed reports. I repeat, confirmed reports of nuclear detonations in New York and Pennsylvania. My God. We need to get to the vault now. I've got Sean. Let's go. Residents of Sanctuary Hills, if you are registered, evacuate to Vault 111 immediately. Hold on, little man. Hold on. I biegamy do schronu. Nie widać mi nóg. Słabo. We need to get in. We're on the list. Infant, adult male, adult female. Okay, go ahead. Thank you. Good luck, sir. You two, follow me. Come on. What's going to happen to all those people outside the gate? We're doing everything we can. Now keep moving. Uskakujmy radośnie. In the center. Będzie przepiękny grzybek, z tego co pamiętam. Almost there. Is Sean okay? He's fine. We're gonna be okay. I love you. Oh my God! Hold on! Na pewno ich by nie napromieniowało, no ale spoko. Nie czepiajmy się detali. We did it. We made it. We're okay. Everyone please step off the elevator and proceed up the stairs in an orderly fashion. No need to worry, folks. We'll get everyone situated in your new home. Vault 111. A better future underground. So we just... Yes, up the stairs. I can't believe it. If we had left a minute later... No, no, we don't. Don't get caught up thinking about that. You're safe now. Everyone, just head up these stairs and through the door there. Swoją drogą, tak się zaczynam zastanawiać, jak Fallout 76 w tym momencie wygląda. Może też obadam początek gry przynajmniej. You'll need your suits before we can take you further. Cham się wepchał. Kopsaj mi to. What now? Just follow the doctor here. He'll show you where to go. All right, you three. Follow me. No to idź, ojciec. Jak mam iść za tobą? Here you are. Head down the hall. Oh, you're gonna love it. This is one of our most advanced facilities. Not that the others aren't great, mind you. It's gone. Our home. Everything we had. My mother and father down in D.C. How
How long do you think we'll be down here? Oh, we'll be going over all that in orientation. Just a few medical items we have to get through first. It's a good fit, don't you think? The vault suit is designed to be fashionable as well as comfortable. Prepared for the future, right? Such a lovely family you have. I hope you'll see this as your new home. Hey. Step into the chamber whenever you're ready. It'll be okay. Mommy's right here. See? Lodóweczka. The pod will decontaminate and depressurize you before we head deeper in the vault. Just relax. Time for a whole new life. Resident secure. Occupant vitals normal. Procedure complete. In 5, 4, 3, 2, 1. Cholera go zastrzeli. Twarda baba. Już chodzi. Come on. There has to be a release. Critical failure. Cryogenic. Nikogo nie ma w domu. Why would Vault-Tec do this? Się da coś podnieść, bo jeszcze pamiętam. Takie piękne karakany. O, mamy pałeczkę. Weź. Z tego co pamiętam, to trzeba śmieci zbierać. Biogenic array. All vault residents
Te działające komputery. To mi się zawsze podobało. Ostatni wpis. Czyli jak zwykle bunt. Podnawalamy się trochę z robalami. No kurwa, jak to się włączało Watsa. Może się przespać już? Nic ciekawego nie widzę. Płyta grzewcza. Kolejny komputer na chodzie. Otwórz taśmę. Gierka. Dawaj. Będziemy sobie grać. Na Pip-Boyu. W wolnej chwili. Smażę robaczki. To trzeba obejść. Nie, ale czuć, że jest płynniej. Tym się włącza, w trójce się, który czym innym się to włączało, dobra. Okej. Boże. Te, robak. Radrakan, uważaj. What happened here? Where is everyone? Uciekli, no co? Też bym uciekł, jak takie duże rzeczy widział. Ciekawe, jaki mam udźwig, ale nie mam Pip-Boya jeszcze. Tak. Steampaki się przydadzą. Spluwa, okej. Is this all that's left? Zobaczmy. Oho, to też jest tu tunel ewakuacyjny. Aha. Myślałem, że znowu się biurko otworzy. No, ale wziąłbym sobie kład. Kurde no. Nie mogę zajrzeć do ekwipunku bez Pip-Boya. Pamiętam, że był kiedyś bug, że jak się z psem tu przyszło, to on potrafił to sam jakby z tego wyciągnąć. Fajnie, że amunicję zostawili. No
Dobra, to wiem, ale jak... Nie, no nie mogę bez... Bez Pip-Boya. Nie, tam nie będę kulek marnował. Jest po prostu mistrzyni pałki teleskopowej. Weźcie się, koleś. Odwal, o proszę bardzo. Nie pałką, tylko stopą go. Już wszystkie? Nie miałem niby z broni do nich strzelać. Tyle pocisku zmarnować na... Karaluchy. Słabo się skradam. Chyba, że ja biegam. Znaczy biegam kucając. Is anyone alive? Did anyone get out? Oh god. Jakieś nowe kombinacje. Naboje zawsze. Wiem, że powinienem z tej krypty już wyjść, ale... Aha. Otworzyło mi się samo. Rozumiem, rozumiem. To jest coś. Robko. 64 kilobajty pamięci. Ciekawe, czy ma Windowsa. Chyba co robić? Ubiór, okulary. Załóżmy. Wejść z krypty, mapa. Radio. Nie mamy radia żadnego, dobra. Klikamy, otwieramy.
i lecimy do wyjścia. Pyk. Ukończone. Enjoy your return to the surface and thank you for choosing Vault-Tec. Thank you. Pięknie. Tylko jeszcze tak na koniec odcinka zastanawiam się, czy mam wrażenie, że ona cały czas biegnie. Sprint jest tutaj. A. Czyli ona ma taki szybki styl chodzenia, rozumiem. Tu mamy nasze osiedle stare. Tam będzie stacja benzynowa, z tego co pamiętam. Jakieś miasto pierwsze. Ale to zobaczymy, myślę, w następnym odcinku. Nagram tradycyjnie z parę odcinków, myślę. Bo wątpię, szczerze, że bym przeszedł całą tą grę z dodatkami. Oczywiście mam wersję Game of Year, czyli wszystkie dodatki, jakie wyszły na ten moment. Może to zrobię jak ze Skyrimem, jakąś wersję Anniversary wydadzą ze wsparciem nowych konsol, takich już od producenta, a nie przez Microsoft, który odblokował 60 klatek po prostu. Czy się czuć te 60 klatek płynności? No ale mimo wszystko fajniej by było, jakby sam producent gry podbił rozdzielczość na 4K. Chociaż wątpię, żeby to 4K 60 klatek, ale Skyrim by się dało, to może i to. No ale dobra, nie przedłużając. Do zobaczenia w następnym odcinku. I dzięki za obejrzenie tego. Jeszcze raz dzięki, hej.